o mesjanizmie dzisiaj radio Tok FM opowiada, jakby to był tylko jeden mesjanizm. Przecież tak natura jest dziwna i skomplikowana, że ten mesjanizm to w co innego przeszedł dawno. Oni myślą, że to jest jakiś mesjanizm, wiesz. Min i amunicji może być w ziemi naprawdę sporo. Lipki, Maciej Stępień. Czeska policja rozbiła międzynarodowy gang, który produkował narkotyki i handlował nimi. Wśród 16 zatrzymanych osób są Serbowie, Macedończycy i Czesi. Policjanci z Brygady Antynarkotykowej przejęli nad przedmieściach Pragi 11 plantacji konopi, ponad 30 kg suszu, kilogram kokainy i ponad 50 tysięcy euro. Z uprawianych konopi można wyprodukować marihuanę wartą na czarnym rynku ponad 2 miliony euro. Gang zakładał firmy, wynajmował nieruchomości i tam z pomocą zaawansowanych technologii poprawiano jakość konopi i przyspieszano proces produkcji marihuany. Wszyscy zatrzymani trafili do aresztu. Części z nich grozi kara do 24 lat więzienia. O Jezu. Lokomotywa Juliana Tuwima, spis polecanych polskojęzycznych lektur dla dzieci, porady dla rodziców, jak zainteresować pociechy czytaniem. To wszystko jest w wyprawkach, które dla małych imigrantów przygotowuje od dziś konsulat w Londynie. Każde polskie dziecko w wieku do 5 lat, odbierając paszport, otrzyma torbę z prezentami. Trochę zwierzątek. W pociągu ciągniętym przez lokomotywę zmieści się sporo, mówi Polskim Radiu Oluś. Dwie kule, dwie szafy. Nawet mieszkając w zupełnie obcym kraju, warto jest nie zapominać o swojej narodowości. Pani Joanna Bujan, mama. Pielęgnować swój język przede wszystkim, a książki są wiadomo najlepszym sposobem na pielęgnację języka. Bardzo nam zależy na tym, żeby dzieci nie zapomniały języka ojczystego, poprzez język utrzymywały stały kontakt z polską kulturą. Podkreśla konsul generalny Krzysztof Grzelczyk. To w żaden sposób nie ograniczy możliwości dziecka mówienia w języku angielskim. A wątpliwości co do zalet dwujęzyczności nie ma też Oluś. No bo wtedy jak się ma angielską książkę, to się umie czyta po angielsku, jak się ma polską książkę, to bo się umie czytać po polsku. Z Londynu dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Używanie niezawierających cukru słodzików do kawy czy herbaty może sprzyjać nadwadze. Do tak zaskakującego wniosku doszli badacze z Kanady. Ich publikacje w gazecie Kanadyjskiego Towarzystwa Medycznego przeglądał Rafał Motriuk. Lekarze przeprowadzili tak zwaną meta-analizę, czyli porównali wyniki wcześniejszych testów. To jedna z najcenniejszych metod badawczych. Wnioski są sprzeczne z obiegową opinią. Wielu ludziom wydaje się bowiem, że słodziki, ponieważ nie mają kalorii, pomagają w schudnięciu. Autorka badań, dr Megan Azad z Uniwersytetu w Manitobie, powiedziała mi jednak, nie było żadnych danych wskazujących na to, że słodziki pomagają zrzucić kilogramy. Natomiast pojawiły się sugestie, że istnieje związek między słodzikami, a umiarkowanym przybraniem na wadze i cukrzycą. Naukowcy nie wiedzą, dlaczego tak jest. Być może słodziki przeszkadzają w normalnej pracy bakterii w przewodzie pokarmowym. Inna teoria mówi o tym, że posmakowanie czegoś słodkiego, co nie ma kalorii, zaburza metabolizm. Dr Azad dodaje, że cukier to dla człowieka nic złego, pod warunkiem, że spożywa się go nie więcej niż 10 łyżeczek dziennie. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Serwis z życia Kościoła katolickiego. Tysiące Polaków i ich rodzin cierpią przez alkohol. W Polsce wciąż wzrasta jego spożycie. Apel o dar abstynencji kierujemy w sposób szczególny do małżonków i rodziców, podkreśla przewodniczący zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości, biskup Tadeusz Bronakowski. Zwrócił się on z corocznym apelem o podjęcie dobrowolnej abstynencji w miesiącu sierpniu. Zaprosił także do udziału w wydarzeniach Narodowego Kongresu Trzeźwości. Jego centralne uroczystości odbędą się we wrześniu w Warszawie. Stwierdzenie, że w Polsce starsi toną w morzu wód,
łódki, a dzieci i młodzież w morzu piwa, jest w pełni adekwatne do rzeczywistości, a przecież alkohol jest czwartym pod względem siły działania narkotykiem, napisał biskup Bronakowski. Przyzwolenie na nadmierne spożycie alkoholu, towarzyski przymus picia i alkoholowa mentalność to najpoważniejsze problemy, z którymi nasz naród musi odważnie się zmierzyć, jeśli chce ocalić swoją tożsamość i przetrwać, zaznaczył przewodniczący zespołu Episkopatu do spraw apostolstwa trzeźwości. Przed Trybunałem Karnym Państwa Watykańskiego rozpoczął się proces dwóch menedżerów Fundacji Szpitala Pediatrycznego Dzieciątka Jezus, należącego do Stolicy Apostolskiej. Są oskarżeni o nielegalne sfinansowanie remontu apartamentu przyznanego byłemu kardynałowi sekretarzowi stanu Tarcisio Bertonemu. Jak stwierdza watykańska prokuratura, oskarżeni Giuseppe Profiti, były prezes fundacji, i Massimo Spina, były skarbnik, przywłaszczyli sobie na ten cel ponad 422 tysiące euro, to ponad 1 700 tysięcy złotych. Przekazali tę kwotę przedsiębiorstwu budowlanemu prowadzącemu prace remontowe. Ze śledztwa wynika, że za remont zapłacono dwukrotnie. Kardynał Bertone podkreśla, że był bezwiednym beneficjentem popełnionego przez oskarżonych przestępstwa. Kongregacja Nauki Wiary ma nowego sekretarza. Ojciec Święty mianował nim dotychczasowego podsekretarza tej dykasterii, księdza Giacomo Morandiego, podnosząc go zarazem do godności arcybiskupiej. Poprzedni sekretarz Kongregacji Nauki Wiary, arcybiskup Luis Ladaria, został 1 lipca mianowany jej prefektem. Ksiądz Morandi jest Włochem i ma 52 lata. Jest specjalistą z zakresu biblistyki i misjologii. Funkcję podsekretarza doktrynalnej dykasterii pełnił od 2015 roku. Serwis przygotował i przedstawił Przemysław Goławski. O sobie samych. Gośćmi audycji O sobie samych są dzisiaj Celina Kinicka, dietetyk, i Marta Marczak z firmy PWC, a łączymy się telefonicznie także z dr Magdaleną Tomaszewską-Bolałek z Uniwersytetu SWPS, kierowniczką Food Studies, badaczką kultury żywieniowej. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Rozmawiamy dzisiaj o słodkich smakach, o tym naszym upodobaniu szczególnym do słodyczy, do ciastek, do lodów, do czekolady, ale też do słodzenia kawy, herbaty, do słodkich napojów. I tak właściwie się zastanawiam, że tych słodkich smaków nie może zabraknąć w menu najważniejszych uroczystości. Czy to oznacza, że słodycze mają jakieś specjalne miejsce w naszej kulturze żywienia? Tak, oczywiście słodycze mają bardzo ważne miejsce w kulturze żywienia, ale tak naprawdę musielibyśmy się cofnąć znacznie wcześniej, bo to, że my lubimy smak słodki, w pewien sposób wynika z pewnych uwarunkowań genetycznych, z chęci przetrwania pewnego człowieka pierwotnego. Smak słodki był symbolem tego, że jedzenie jest bogate w węglowodany, że jedzenie da mu siłę, energię do przetrwania, do walki, do życia. Więc to, że my lubimy smak słodki, w pewien sposób jest związane z tym, że niesie on ze sobą informację o tym, że produkt jest wysokoenergetyczny. Ale skąd w naszej tej kulturze utarło się tak, że jeżeli jest ważna uroczystość, to musi być tort na przykład. Jeżeli jest spotkanie towarzyskie, to może nie być kolacji, może nie być obiadu, ale jakaś paczka ciastek na stole, czekolada przynajmniej, no to już tak, to musi tak być. Tutaj dochodzimy do tego, że nagradzamy się tymi rzeczami, które są w pewien sposób w kulturze wyjątkowe. Jeśli podzielimy nasze produkty spożywcze, patrząc z takiego kulturowego punktu widzenia, na różne grupy, to oczywiście na pewno pierwszą podstawową grupę stanowią te produkty spożywcze, które są niezbędne do codziennego funkcjonowania. Czyli taka baza, która zapewnia nam przetrwanie, przeżycie. Później, kiedy wykształcały się kultury, kiedy był naddatek produktów, a także kiedy pojawiły się ważne uroczystości, przygotowywano jedzenie specjalne. Jedzenie, którego nie można było zjeść przez cały rok, tylko ono było zarezerwowane na szczególne, wyjątkowe okoliczności. I tutaj właśnie te okoliczności, o których Pani wspomniała, czyli właśnie urodziny, jakieś świętowanie, uroczystości religijne, na te wszystkie okazje przygotowano jedzenie specjalne, ponieważ słodycze to jest ten ostatni element, jeśli chodzi o łańcuch produktów spożywczych. Bo najpierw zaspokajamy nasz podstawowy głód, natomiast słodycze to były już wszystkie te produkty, które były dodatkowe, które nie były potrzebne nam do przetrwania, a które poprawiały nasz nastrój, były wyjątkowe, ale były też wyjątkowe ze względu na to, że były zarezerwowane na szczególne okazje. Tutaj w pewien sposób trochę koło się zamyka, bo właśnie słodycze były przygotowywane na specjalne okazje i były specjalne dlatego, że nie mogliśmy ich jeść cały rok. Czyli to był też taki symbol tego, że jeżeli jesteśmy w stanie podać gościom nasze słodycze, to znaczy, że sobie dobrze radzimy.
jemy, jeżeli stać nas też na jedzenie, które nie jest nam niezbędne do przeżycia. Bardzo często dochodzi tutaj aspekt ekonomiczny. Musimy zdać sobie sprawę, że akurat te słodycze w kulturze europejskiej w dużej mierze wywodzą się od produktów związanych ze smakiem słodkim. Sama nawet nazwa słodycze pochodzi od smaku słodkiego. A smak słodki można było uzyskać początkowo głównie przez dodatek miodu. Później był to cukier i może później cukier buraczany, no dzisiaj mamy bardzo dużo różnych zamienników. Natomiast cukier początkowy to były produkty stosunkowo ekskluzywne, stosunkowo drogie i nie każdego było stać na te produkty. Dlatego też jeśli używano ich do przygotowywania jakichś potraw, czy deserów, no to wiadomo, że te desery były w sposób wyjątkowy. A ponieważ produkt był drogi, no to też nie można było go podawać przez cały rok. Bohater reportażu, od którego zaczęliśmy dzisiejszą audycję, czyli cukiernik Albert Judycki, powiedział o kilku rzeczach i o kilku takich właściwie momentach zmiany. To znaczy, najpierw opowiedział o przedwojennych cukiernach, które były kiedyś zatrzęsienie, które były bardzo różnorodne, bardzo piękne też podobno. Ale wspominał też o kremach z margaryny w ciastkach we własnym cukierni, które wcale nie były dobre. Opowiedział o tym, że kiedyś wstydził się tego, że jest cukiernikiem, bo nie było to wcale modne zajęcie. Teraz gastronomia przeżywa renesans i właściwie to jest modne być restauratorem, być cukiernikiem. Ja też chciałabym, żeby wszystkie panie odpowiedziały, każda ze swojej perspektywy, na pytanie o to, jak zmienia się ta nasza kultura jedzenia słodyczy w ciągu ostatnich lat. Pani Cejna-Kinicka. Myślę, że tak jak rozmawialiśmy tutaj wcześniej troszkę, ludzie są bardziej świadomi tego, co jedzą. Tak? Dalej mają taką potrzebę zaspokajania tego smaku słodkiego, ale już szukają właśnie zamienników, takich naturalnych zamienników, tak jak no, jest chociażby są daktyle, tak, czy jakieś zblendowane daktyle, tak, i na tej podstawie robione domowe słodycze, tak, po to, żeby go dostarczyć do organizmu, poczuć ten smak słodki, ale żeby to nie był taki cukier, no, sacharoza z cukiernicy, żeby to też nie była jakaś sztuczna substancja słodząca. Więc no, to się troszkę zmienia, tak, dla osób, które są bardziej świadome, które chcą bardziej dbać o siebie, tak, one dostarczają cukier, ale dostarczają też z błonnikiem, które wspomaga przyswajanie tego cukru, dostarczają z mikroelementami, z witaminami, które pomagają nam później te cukiery już zmetabolizować w naszym organizmie. Czyli jest taka moda na to, żeby być fit i nawet jeżeli sobie pozwalamy na słodycze, to tak, być fit, być zdrowym, dbać o siebie, ale no, nie kartować się, tak, nie być ascetą, tylko też sobie troszkę dogadać, tak, troszkę z tej przyjemności. Pani Marta Marczyk. Jest moda i na tą modę z jednej strony wpływa, a z drugiej strony kształtuje rynek i marki, oferta produktów, które możemy spotkać w sklepie i widzimy, jak na przestrzeni ostatnich lat ona niezwykle ewoluuje i jest świat słodyczy dzisiaj, a jeszcze parę lat temu to są dwie kompletnie różne oferty. To, co widzimy, musimy też pamiętać o tym, że nie wszyscy konsumenci są tacy sami, że my mamy do czynienia z różnymi, my to nazywamy w marketingu segmentami konsumentów. Oni się kierują różnymi motywami, mają różne możliwości ekonomiczne, więc ich decyzje zapadają w różny sposób, opierając się na różnych przesłankach i czynnikach. Rzeczywiście jest prawdą to, co mówi pani Celina, że ogólnie świadomość żywieniowa Polaków wzrasta. Ona jeszcze nie jest bardzo rozwinięta, nie jest bardzo głęboka, ale z roku na rok, z sezonu na sezon wiemy coraz więcej i coraz mocniej się też interesujemy jako konsumenci markami. Interesuje nas to, jak produkty powstają, z czego są zrobione, jak ludzie i z jaką intencją je przygotowują. Jest coraz większy głód i potrzeba zaspokajania. Jeszcze przerwę tutaj, myślę, że też jest moda taka w domu, tworzenie, jakoś komponowanie swoich własnych przekąsek, tak? Nie takich już tradycyjnych, opartych na mące rafinowanej, tak, margarynie, tylko właśnie tak jak to powiedziałam, tak? Albo w te daktyle, albo też słodzone bananami, tak? Już ludzie też sami w domu, jak też tam przygotowują, kombinują, tak? Gdzie jak zastąpić ten cukier, ale dalej sobie dostarczyć tego smaku słodkiego. Patrząc na rynek i na półkę, widzimy, jak pięknie rozwija się półka produktów wartościowych, produktów bioekologicznych, ona parę zdrowych. Ona parę lat temu to było kilka produktów na małej półce, dzisiaj właściwie w każdym dużym sklepie możemy już spotkać pełne aleje takich produktów, ale to nie znaczy, że cały rynek tak wygląda.
on po prostu się różnicuje, odpowiada na różne potrzeby i różne stany świadomości różnych grup konsumenckich. I rzeczywiście w ofercie możemy dzisiaj znaleźć bardzo wartościowe produkty, słodycze, takie, o których mówiła pani Celina, ale możemy znaleźć też całe mnóstwo produktów, które udają zdrowe oraz całkiem sporą grupę takich słodyczy, które nic sobie nie robią z trendów i cały czas grają swoją słodką, starą melodię. No, myślę, że chyba też dobrze na tym wychodzą, skoro się nie wycofają. Nie wiem, właśnie muszę opowiedzieć o tym, jak kiedyś trafiłam do cukierni w małym mieście i tam były rzeczy przedziwne już teraz z naszej perspektywy, bo były właśnie takie ciastka z kremem z margaryny, z bardzo dużą ilością margaryny, takie bajaderki, jak przed laty, ulepione no, z resztek, podejrzewam, ciast innych. I właściwie dopiero wtedy, jak spróbowałam tych ciastek tam, to zdałam sobie sprawę z tego, jak to się wszystko u nas zmieniło. Zastanawiam się jeszcze, jak to jest z pani perspektywy, z pani punktu widzenia, pani dr Magdalena Tomaszewska-Bolałek. Co jeszcze się zmieniło w tej naszej kulturze jedzenia słodyczy w ciągu ostatnich lat? Tylko teraz zmieniło się bardzo dużo. Ten trend fit, bycia zdrowym, jest bardzo istotny, bardzo mocno zresztą. Zaczęto nas straszyć tym, że cukier to jest biała śmierć, więc bardzo dużo osób zaczęło szukać różnych innych alternatyw cukru. Ale ponieważ konsumentów jest bardzo dużo, to mamy bardzo różne trendy, jeśli chodzi o rozwój słodyczy. Oczywiście jest ten segment słodyczy fit, gdzie szukamy zamienników białego cukru, gdzie szukamy zamienników chociażby glutenu. Z drugiej strony w wielu krajach już powoli zaczyna przemijać moda na rzeczy bezglutenowe i mąka oczywiście dobrej jakości wraca do ładu. Jeszcze w innych roku w trendach kulinarnych pojawił się chociażby taki trend, który się nazywał Wakefield Cake, czyli że do porannej kawy zjadamy ciastko, bo według badań izraelskich naukowców okazało się, że osoby, które zjadają coś słodkiego do kawy na śniadanie mają mniejszą tendencję do czycia. Jeszcze inna kwestia jest taka, że nie chcemy rezygnować z tych starych przekąsek. To pokazuje kolejny trend kulinarny, który obserwujemy od wielu lat, a mianowicie to, że mamy ochotę zjeść dobry deser. Dobry deser na bazie bitej śmietany, na bazie serka mascarpone chociażby, na bazie glutenu, ale ze względu na to, że jest też ta presja fit i tego zdrowego odżywiania, producenci zaczęli robić te desery w nieco mniejszych formach. Czyli już nie zjadamy na przykład ciastka o średnicy 15 cm, tylko ciastko średnicy 5-6 cm. Więc nie chcemy odejmować sobie tej przyjemności, natomiast żeby ograniczyć i kaloryczność produktu, i spożycie cukru z różnych względów, zmniejsza się wielkość deseru. Producenci złodyczy pewnie wychodzą naprzeciw, ale też chyba czasami oszukują konsumentów. Niestety, to się chyba czasami zdarza. Rozmawiałyśmy poza anteną o tym, że w pewnej bardzo znanej sieci dyskontów pojawiły się ciastka, które udają takie właśnie ciastka fit, ciastka zdrowe. Podobno są jadlane, gruczane, orkiszowo obsiane z amarantusem, więc wykorzystują właściwie te wszystkie modne składniki, te, o których jest ostatnio głośno. Mają ładne, szare, dyskretne opakowania, takie, które sugerują, że produkt jest ekologiczny, ale w środku jest to, co zwykle, czyli cukier, tłuszcz palmowy, substancje spulchniające. W 50% pewnie cukier jako na pierwszym miejscu w wykazie składników, tak? Więc tak naprawdę no, trzeba czytać skład produktów, nie patrzeć tylko na opakowanie, tak? Pewnie konsumenci widzą ładne opakowanie, coś pseudozdrowe, cena dosyć niska, czyli atrakcyjna, a już mało osób zagłębia się w czytanie składów. Może to jest jakieś troszkę trudne dla przeciętnego konsumenta, ale należy pamiętać, że składniki są zawsze wymieniane w odpowiedniej kolejności. To nie jest przypadkowa kolejność, tylko to jest w zależności od ilości danego produktu, od masy danego składnika w produkcie. Tak? Zawsze zaczynamy wymieniać te składniki, którego jest najwięcej. Tak? Czyli jeżeli bierzemy dany produkt, tak, i czytamy skład i tam jest właśnie na pierwszym miejscu napisane cukier, no to już nie musimy czytać dalej, tak, po prostu odkładamy ten produkt, bo wiadomo, że no, większość tego produktu no, to jest zwykły cukier, to jak sami byśmy sobie zjedli cukier z cukiernicy łyżkami. Rzeczywiście wiele marek korzysta z trendów też, tych, o których pani doktor przed chwilą wspomniała.
zatem nie wszystkie marki stać na to, żeby wiarygodnie i w pełni czysto realizować te trendy. Pojawia się sporo nadużyć. To, co może temu zapobiec, no to taka duże wymaganie konsumentów i ich rosnąca świadomość. I tutaj na pewno jeszcze dużo do zrobienia. To, co daje nadzieję, to też to, że młode pokolenia konsumentów, one są bardzo wrażliwe na punkcie autentyczności i prawdy i tego wymagają od marek. I takie marki będą premiować, takie marki będą kupować, które rzeczywiście będą uczciwe, otwarte i transparentne. To jest taki kierunek i rozwoju marek, w które wierzymy we wszystkich kategoriach, myśląc o takich silnych propozycjach rynkowych, że uczciwość, taka prostota, przejrzystość, transparentność, nienadużywanie wartości, które są modne i pożądane, no będzie rzeczywiście jakby czyściło ten rynek i ustanawiało takie dobre reguły konkurowania. Natomiast rzeczywiście dzisiaj możemy spotkać w sklepach wiele produktów, które się podszywają pod trendy, podszywają się pod pewne nasze oczekiwania, czy już zdobytą wiedzę dotyczącą żywienia. To po prostu marketing, taki biznes. Ja ze swojej strony mogę dodać, że na mojej stronie na Facebooku bezpłatnie takuję. Jeżeli uda mi się znaleźć w sklepie jakiś produkt, który jest dobry w składzie, to go bezpłatnie tak polecam po prostu. Tak? Jako dietetyk tak polecam moim pacjentom, tak żeby wiedzieli, co wybrać sobie w sklepie, żeby też nie nabierali się na podróbki. A chciałam jeszcze wrócić do tego, co pani doktor powiedziała o tych wielkościach ciasteczek. Ja myślę, że to nie tylko chodzi o dbanie o konsumentów, tylko też pewnie jakiś aspekt ekonomiczny gdzieś tam się za tym wszystkim kryje. Ale myślę, że to jest dobry trend, tak? Bo lepiej zjeść na przykład, jak ktoś ma ochotę zjeść coś słodkiego, jakieś takie prawdziwe ciastko z kremem, no to zjeść mniejszą porcję niż tak, jak to jest w Stanach wszystko XL. Ale to też jest związane z tym, że ta świadomość konsumentów w tym kierunku właśnie się rozwija, że lepiej coś mniejszego, ale prawdziwego. Bo to, na co ludzie, konsumenci są coraz bardziej wyczuleni, to właśnie na fałsz. Poszukują tego, co autentyczne. Tak, ale na przykład czasami właśnie lepiej zjeść tak, coś, co jest warte grzechu, tak? Czy jak już mamy zjeść coś słodkiego, tak, to zjeść coś, co jest dobre i prawdziwe, tak, prawdziwych składników. Oczywiście pewnie najlepiej byłoby z cukru tego białego przynajmniej zrezygnować całkowicie, bo nie jest on nam potrzebny do życia, ale zastanawiam się, jakie znaczenie ma dla tego wszystkiego fakt, że słodki smak to jest też symbol dzieciństwa. I taki symbol tego, że dzieci obdarowuje się słodyczami, że wynagradza się je słodyczami. Potem chyba trudno sobie przestawić w głowie, że słodycze to niekoniecznie musi być nagroda. Pani doktor Magdalena Tomaszewska-Białek. Właśnie jedzenie, tutaj już nawet nie tylko słodycze, jedzenie to jest dosyć wyjątkowa grupa produktów, która tak naprawdę towarzyszy nam w każdym stanie emocjonalnym. Bo jeśli chcemy coś świętować, jeśli się cieszymy, jeśli jesteśmy zadowoleni, dostawaliśmy awans w pracy, idziemy to opić ze znajomymi albo zapraszamy kogoś na kolację, żeby to uczcić. Natomiast kiedy jesteśmy smutni, kiedy jest nam źle, kiedy jesteśmy nieszczęśliwi, to również jemy. I to też są zarówno słone rzeczy, jak i słodkie, i to też jest alkohol. I tak naprawdę produkty spożywcze to jest chyba jedyna taka grupa produktów, które są używane zarówno do regulowania tych pozytywnych, jak i negatywnych emocji. A inna rzecz jest taka, że pewnym konkretnym smakom przypisujemy pewne cechy, pewne powiązania emocjonalne. No zresztą nawet to widać bardzo dobrze w formach językowych, bo mówimy, że porażka ma gorzki smak. Natomiast słodycz, czyli te słodycze, o których tutaj mówimy, czyli ten cukier w różnej postaci, kojarzy się raczej z czymś dobrym. Na pewno każdy z Państwa kiedyś w dzieciństwie słyszał, jak będziesz grzeczny, dostaniesz cukierka. Czyli tutaj ta słodycz jest raczej nagrodą. Nikomu nie dajemy w nagrodę czegoś gorzkiego, czegoś słonego raczej, tylko nagradzamy się przez produkty o smaku słodkim. Bo one kojarzą się też z energią, z siłą, z pewnością, że zapewnimy sobie odpowiednią dawkę tej życiodajnej siły. Co nam jeszcze robi cukier właściwie, oprócz tego, że tyjemy? Bo o tym wiemy wszyscy i rzeczywiście Polacy statystycznie ważą za dużo, ale co jeszcze nam robią słodycze, takie przynajmniej, które znajdujemy zazwyczaj w sklepach, że nie powinniśmy ich jeść, powinniśmy je ograniczyć? Myślę, że takim odstraszającą rzeczą jest to, że cukier nas postarza.
Tak, i zbyt duży poziom cukru we krwi uszkadza każdą komórkę w naszym ciele. Tak? Szybciej powstają smarszczki, szybciej niszczymy kolagen. Możemy też uszkodzić sobie też i mózg, i oczy, i wszystkie nasze komórki ciała. Więc pamiętajmy, że cukier nas postarza. To jest chyba takie bardzo zniechęcające do jego spożywania. To teraz sobie myślę o tym, co powiedziała przed chwilą pani doktor, że cukier to rzeczywiście biała śmierć. Przynajmniej tak nas się trochę tym straszy. Tak, też kiedyś była taka moda, tak, na biała śmierć, że wszystko co białe to było złe, tak? Biała mąka, biały cukier i biała sól, tak? I z tego się później wzięła moda na mąkę pełnoziarnistą, której jestem zwolennikiem. Sól, przechodzimy na sól himalajską, czy sól ważoną, bo jest już ciemna, czy nie kojarzy się z białym, czyli z białą śmiercią. I cukier, tak? Biały cukier, przechodzimy na brązowy. Tylko chciałabym zauważyć, że zarówno i ta sól himalajska, tak, czyli ciemniejsza, i ten cukier brązowy, mimo że one są polecane, one są troszkę lepszą wersją i cukru, i soli, one dalej w większości, w swoim procencie, tak, w swojej masie zawierają cukier. Tak? Ten dodatek mikroelementów jest naprawdę znikomy, więc nie oszukujmy siebie, że to może być jakieś główne źródło mikroelementów dla naszego organizmu. To dalej jest cukier prosty. Jeżeli mogę jeszcze dodać jedną rzecz, tak jak pani doktor wspomniała przed chwilą, my będziemy cały czas potrzebowali się nagradzać, bo pracujemy coraz ciężej, będziemy coraz bardziej zajęci, zabiegani, coraz bardziej zaangażowani w codzienność i ta potrzeba rytuału małego nagradzania i sprawiania sobie przyjemności będzie nam coraz mocniej potrzebna. Z tego nie zrezygnujemy. Pewnie warto dbać o to i to jest taka duża praca dla świadomych i odpowiedzialnych producentów, żeby te nagrody były jak najbardziej wartościowe, ale nie wolno ich zabierać konsumentom. To, co ja słyszę od ludzi, z którymi rozmawiam w trakcie różnych badań na temat żywności i słodyczy, to, że oni bardzo doceniają, kiedy marka mówi: mamy dla ciebie dobry, uczciwie przygotowany jogurt. Jest w nim mleko, owoce i odrobina cukru. I nie bój się tego, dlatego że odrobina cukru jeszcze nikomu nie zaszkodziła. I konsumenci bardzo doceniają to, że ta marka potrafi wprost powiedzieć: to są trzy składniki i nie ukrywamy tego, że jest tam odrobina cukru, ale ona jest potrzebna dla przyjemności. O ile jest to odrobina, o ile jest to wartościowy składnik i wprost zakomunikowany, nie ukrywany. A w raporcie, od którego zaczęliśmy dzisiejszą rozmowę, jest informacja też o tym, że w ciągu roku konsumujemy 43 kg cukru, aż tylko jego 8% pochodzi ze słodyczy, więc poukrywany jest w wielu innych miejscach. Mm-hmm. Pani doktor Magdalena Tomaszewska-Bolewa, jeszcze króciutko na koniec. Ja bym chciała na koniec być trochę może adwokatem diabła, dlatego że właśnie tutaj pojawia się ważna kwestia, mianowicie ilości. Bo musimy pamiętać o tym, że ludzie w historii świata nigdy nie jedli tyle, co teraz. My mówimy, że cukier jest niedobry, że gluten jest niedobry, że sól jest niedobra. Natomiast bardzo rzadko wspominamy o tym, chociaż mówi się o tym też coraz częściej, że my po prostu jemy za dużo. I na tym kończymy. I tak chyba największy problem. Tylko, że ja jeszcze tylko dodam taką jedno zdanie od siebie. Znajdźmy sobie też inny sposób na nagradzanie siebie, nie tylko produktami spożywczymi. Znajdźmy sobie coś, co lubimy robić w naszym życiu. Nie wiem, przeczytać książkę, pójść do fryzjera, spotkać się z koleżanką. Kończymy. Dziękuję pani bardzo. Dziękuję. Metoda jest najlepsza. Celina Klińska, Marta Marczak i Magdalena Tomaszewska-Bolałek były dzisiaj moimi gośćmi. Dziękuję. Autopromocja. We will make America great! Brexit means Brexit. Nowe konflikty, nowe sojusze, nowe wyzwania. Siły naszej obcej rodziny w Rosji. Tutaj Niemcy to ważni partnerzy. Sprawy, które mają wpływ na nasze życie. Ważne pytania i ważne odpowiedzi. Czy uda się utrzymać mnie? Czy Europa powinna przeciwstawić się? Myślę, że te zmiany już się zaczęły. Zobaczymy, co dalej będzie, w którym kierunku sprawy się potoczą. Od poniedziałku do piątku po 12.30 magazyn międzynarodowy Świat w południe. Zapraszają dziennikarze redakcji Międzynarodowej Polskiego Radia. Autopromocja. Tu Polskie Radio 24, zbliża się północ. Czas na informacje. Ewa Borowiec, zapraszam na szczegóły.
Sejm rozpoczął drugie czytanie poselskiego projektu nowej ustawy o Sądzie Najwyższym. W jego ramach przewidziano 3-minutowe wystąpienia przedstawicieli poszczególnych klubów. Pierwsze czytanie projektu odbyło się wczoraj, a w Sejmie jest reporter Polskiego Radia 24 Marcin Chmielnicki. Posłowie już są po przeanalizowaniu głosowania ponad 60 poprawek dotyczących ustawy o prawie wodnym. Parlament przyjął całość ustawy ilością 233 głosów. Premier Beata Szydło zapewnia, że opłaty za wodę nie wzrosną. Ustawa trafi teraz do Senatu, gdzie zostaną wprowadzone poprawki, które mają to zapewnić. Premier zaraz przed zejściem z trybuny przypomniała opozycji już kolejny raz, że ustawa o Sądzie Najwyższym wejdzie w życie. Mówiła, podwyżek cen wody nie będzie, reforma sądownictwa będzie. W tej chwili po przedłużającej się przerwie parlamentarzyści przeszli do drugiego czytania ustawy o Sądzie Najwyższym. Rozpoczęły się wystąpienia w imieniu klubów. Stało się to dlatego, że wniosek o niezwłoczne przejście do drugiego czytania został przegłosowany przed godziną 20. Marszałek Sejmu Marek Uchciński zarządził, że stanie się to jeszcze w tym bloku głosowań. Co więcej, w drugim czytaniu zostaną zgłoszone poprawki do ustawy o Sądzie Najwyższym zwiększające kompetencje prezydenta, poinformował prezydencki minister Krzysztof Szczerski i z trybuny przed chwilą potwierdził to poseł Stanisław Piotrowicz. Jednak opozycja nadal pozostaje nieufna i co więcej agresywna. Przed chwilą zagłuszała wystąpienie prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Z kolei przed Sejmem cały czas zbierają się ci, którym nie podoba się proponowana ustawa. O 17:00 oficjalnie rozpoczął się protest organizowany przez obywateli RP i Komitet Obrony Demokracji. Przed 22:00 protestujący przed Pałacem Prezydenckim przeszli przed Sejm. Machlep parlamentu otoczono metalowymi barierkami. Bezpieczeństwa pilnują kilkudziesięciu policjantów. Marcin Chmielnicki z Sejmu. Dziękujemy za relację. W czasie, kiedy trwała debata nad projektem ustawy o Sądzie Najwyższym, prezydent poinformował, że nie podpisze tego dokumentu, jeśli Sejm najpierw nie uchwali jego projektu nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Andrzej Duda ujawnił, że złożył taki projekt w Sejmie. Zgłosiłem dzisiaj do marszałka Sejmu, korzystając z prezydenckiej prerogatywy, jaką jest inicjatywa ustawodawcza, ustawę zmieniającą ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa, bardzo krótko, składającą się z dwóch przepisów, gdzie jest jasno i wyraźnie powiedziane, że członków nowej Krajowej Rady Sądownictwa Sejm będzie wybierał większością 3/5 głosów. Projekt ma zapobiec, jak powiedział prezydent, temu, że KRS jest upartyjniona przez jedno ugrupowanie. Podkreślił, że jeszcze nigdy nie zdarzyło się, żeby w Sejmie jedno ugrupowanie miało 3/5 głosów. Andrzej Duda zaznaczył, że widzi potrzebę reformy systemu sądownictwa. Wymiar sprawiedliwości jest kwestią bardzo poważną. Wymaga reformy, ale wymaga mądrej reformy. Ja się zgadzam z tym, że potrzebna jest reforma Krajowej Rady Sądownictwa. Zgadzam się z zasadniczymi kierunkami tej reformy. Ja jestem przekonany, że potrzebna jest także reforma Sądu Najwyższego. Ale powinna być to reforma przeprowadzana mądrze i powinna być to reforma przeprowadzana spokojnie. Sprawę skomentowała premier Beata Szydło. Mówiła, że dla niej najważniejsze jest to, aby odbyła się reforma wymiaru sprawiedliwości, bo czekają na nią Polacy. Reforma jest potrzebna. Oczywiście pan prezydent zgłosił w tej chwili swoją propozycję, którą uważam, że parlament rozważy. Natomiast jeszcze raz chcę podkreślić. Polacy oczekują dzisiaj wymiaru sprawiedliwości, który będzie im służył, który będzie pracował dobrze i uczciwie. I to jest dzisiaj cel rządu, to jest cel Prawa i Sprawiedliwości, żebyśmy taką reformę wprowadzili i te zmiany, które proponujemy, ku temu zmierzamy. Platforma Obywatelska przyjęła decyzję prezydenta z zadowoleniem. W ocenie lidera Platformy Grzegorza Schetyny słowa prezydenta oznaczają, że projekt ustawy o Sądzie Najwyższym, nad którym pracuje Sejm, trafi do kosza. Dlatego, że to jest jasne, że nie będzie większości, żeby go przegłosować. A jeżeli tak bardzo twardo prezydent Duda mówi o wecie w tej kwestii, to znaczy, że trzeba być samobójcą, żeby forsować jeszcze w takim tempie i tak łamiąc procedury i elementarną przyzwoitość, żeby ten projekt w ten sposób prowadzić. Paweł Kukiz jest zadowolony z zapowiedzi Andrzeja Dudy dotyczącej reformy systemu sądownictwa. Wskazał, że proponowany wybór sędziów do KRS większością 3/5 głosów w Sejmie jest rozwiązaniem słusznym. Co prawda Kukiz 15 jest zwolennikiem wybierania sędziów KRS-u bezpośrednio przez obywateli, ale jeśli Sejm już potraktować, a taki już niestety jest imperatyw, jako pośrednika,
tej kwestii, to z całą pewnością propozycja większości kwalifikowanej przy wyborze tych sędziów demokratyzuje państwo. Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz liczy, że prezydent spełni swoje zapowiedzi dotyczące reformy sądownictwa. Pan prezydent wszedł do gry. Presja, pozytywna presja można powiedzieć, obywatelska, społeczna, bo to nie jest efekt jednej partii, to jest efekt działania naszych rodaków. Nie wpadamy w euforię po decyzji pana prezydenta. Potrzebne jest wstrzymanie prac nad ustawą o Sądzie Najwyższym. Po godzinie 22 protestujący przeciwko planowanej ustawie o Sądzie Najwyższym przeszli sprzed Pałacu Prezydenckiego ponownie przed Sejm. Skandują m.in. wolność, równość, demokracja. Odśpiewano też hymn narodowy. Do protestujących wyszli liderzy sejmowej opozycji. Między innymi szef Platformy Grzegorz Schetyna i Ryszard Petru. Krajowa Rada Sądownictwa wskazuje, że projektu ustawy o Sądzie Najwyższym projekt narusza postanowienia Konstytucji i uderza w zasady demokratycznego państwa prawa. Z kolei kierownictwo Sądu Najwyższego, które po południu zorganizowało spotkanie z dziennikarzami, uważa, że celem ustawy jest wymiana kadr, a nie reforma sądownictwa. Członek i rzecznik prasowy KRS Waldemar Żurek mówił, że uchwała wyraża zdanie całego organu. Dodał, że projekt ustawy oznacza w praktyce likwidację obecnego Sądu Najwyższego. Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę, że projekt ustawy o Sądzie Najwyższym jest de facto likwidacją Sądu Najwyższego. To sytuacja bez precedensu. Po odzyskaniu niepodległości nie mieliśmy takiej sytuacji. Dzisiaj tą ustawą ma się go zlikwidować. Większość kompetencji decydujących o tym, kto pozostanie, ma pozostać w rękach ministra sprawiedliwości. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego, Małgorzata Gersdorf, powiedziała, że reforma niszczy trójpodział władzy. Stwierdziła także, że normy konstytucyjne nie mogą być zamieniane zwykłymi ustawami. Suweren ustali pewne reguły, w myśl których mogą być zmieniane normy konstytucyjne i te reguły są znane wszystkim i one nie mogą być zmieniane ustawami zwykłymi. Projekt ustawy o Sądzie Najwyższym został zgłoszony przez posłów PiS w ubiegłym tygodniu. Zakłada m.in. przejście obecnych sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku. Z wyjątkiem tych wskazanych przez KRS, ponadto mają zostać wyodrębnione trzy nowe izby w Sądzie Najwyższym. Prawa prywatnego, prawa publicznego i dyscyplinarne. Jeszcze krótko o pogodzie. W środę zachmurzenie małe i umiarkowane na krańcach wschodnich i południowych. Wzrastające do dużego. Na wschodzie miejscami przelotne opady deszczu. Na południu kraju możliwe burze. Temperatura od 21 stopni na północy do 27-30 na południu kraju. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Prawie 8 minut po północy wracamy do podsumowania dnia. Maja Borkowska i Mateusz Drozda. Powtórka programu. Mateusz Drozda, dobry wieczór, witam Państwa i zapraszam na najbliższą godzinę. Sejm nie zgodził się na odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu ustawy o Sądzie Najwyższym i zdecydował o przejściu do drugiego czytania bez odsyłania go do prac w komisji. Drugie czytanie ma rozpocząć się jeszcze dziś wieczorem po bloku głosowań. W Sejmie na miejscu jest nasz reporter, z którym będziemy się łączyć. Będziemy również przed Pałacem Prezydenckim. Przypomnijmy, na 21 zapowiadany był protest, do którego zachęcali politycy opozycji. Z kolei prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Projekt przewiduje wybór członków Rady przez większość 3/5 Sejmu. Prezydent zapowiedział przy tym, że nie podpisze nowej ustawy o Sądzie Najwyższym, jeśli jego projekt nie zostanie uchwalony. O zmianach zgłoszonych przez prezydenta, zmianach w ustawie o Sądzie Najwyższym będzie na naszej antenie mówił mecenas Artur Wdowczyk. Również redaktor naczelny tygodnika Do Rzeczy Paweł Liszcki skomentuje zmiany i sytuację aktualną polityczną. 21.01 na zegarach, przed 22.00 nasz bloger Marcin Królik. Natomiast już teraz najważniejsze informacje dnia. Prezydent zgłosił zmianę do ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Ten projekt ma zapobiec twierdzeniom o tym, że Krajowa Rada Sądownictwa jest upartyjniona tylko poprzez jedno ugrupowanie, że w związku z tym działa pod dyktatem politycznym. Sejm debatuje o zmianach w Sądzie Najwyższym. Minister Sprawiedliwości zapowiedział zmiany w złożonym już projekcie ustawy. Deklaruję, że jesteśmy gotowi ograniczyć czy wyłączyć prawie wszystkich punktach podstawowych udział ministra sprawiedliwości w tym okresie przejściowym. Zdaniem prezes Sądu Najwyższego projekt likwiduje tę instytucję. Ta likwidacja następuje po bezprecedensowym ataku na wymiar sprawiedliwości przez 1,5 do 2 lat.
trzeba było zawalczyć. Maja Borkowska, zapraszam. Prezydent Andrzej Duda chce zmiany przyjętej w ubiegłym tygodniu przez parlament ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Zgłosił do marszałka Sejmu ustawę, która przewiduje wybór członków Rady przez Sejm większością 3/5 głosów. Ten projekt ma zapobiec w efekcie po jego uchwaleniu jednemu twierdzeniom o tym, że Krajowa Rada Sądownictwa jest upartyjniona tylko poprzez jedno ugrupowanie, że w związku z tym działa pod dyktatem politycznym. Nie może być takiego wrażenia w polskim społeczeństwie. Nie może być takiego odbioru. Andrzej Duda zapowiedział, że jeśli jego projekt nie zostanie uchwalony, nie podpisze nowej ustawy o Sądzie Najwyższym. Nie podpisze tej ustawy o Sądzie Najwyższym, nad którą w tej chwili pracują w Sejmie, dopóki moja, ta maleńka ustawa, której projekt dzisiaj złożyłem w Sejmie, nie zostanie uchwalona i nie znajdzie się na moim biurze. Decyzję prezydenta komentują politycy. Premier Beata Szydło podkreśliła, że najważniejsze jest to, by odbyła się reforma wymiaru sprawiedliwości, bo na to czekają Polacy. Reforma jest potrzebna. Oczywiście pan prezydent zgłosił w tej chwili swoją propozycję, którą uważam, że parlament rozważy. Natomiast jeszcze raz chcę podkreślić. Polacy oczekują dzisiaj wymiaru sprawiedliwości, który będzie im służył, który będzie pracował dobrze i uczciwie. I to jest dzisiaj cel rządu, to jest cel Prawa i Sprawiedliwości, żebyśmy taką reformę wprowadzili i te zmiany, które proponujemy, ku temu zmierzają. A rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości powiedziała, że decyzja prezydenta nie była uzgodniona z klubem. Jest to własna propozycja prezydenta, do której miał prawo, podkreśliła Beata Mazurek. Natomiast my tej inicjatywie nie mówimy nie. Niemniej, aby ona mogłaby być procedowana i realizowana, to prezydent musi podpisać ustawę o KRS-ie. Wtedy, kiedy ją podpisze, będziemy procedować poprawkę, o której dzisiaj mówimy. Tymczasem rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński jest zdania, że projekt zmian w ustawie o KRS zgłoszony przez prezydenta może być procedowany bez konieczności podpisywania przez Andrzeja Dudę uchwalonej wcześniej przez Sejm noweli o KRS. Lider PO Grzegorz Schetyna stwierdził, że z ulgą i z uznaniem przyjął aktywność prezydenta Andrzeja Dudy. W jego ocenie słowa prezydenta oznaczają, że projekt ustawy o Sądzie Najwyższym, nad którym pracuje Sejm, trafi do kosza. Dlatego, że to jest jasne, że nie będzie większości, żeby go przegłosować. A jeżeli tak bardzo twardo prezydent Duda mówi o wecie w tej kwestii, to znaczy, że trzeba być samobójcą, żeby forsować jeszcze w takim tempie i tak łamiąc procedury i elementarną przyzwoistość, żeby ten projekt w ten sposób prowadzić. Politycy Nowoczesnej podkreślają z kolei, że wybór sędziów do KRS większością 3/5 głosów to krok w dobrą stronę, jednak tak naprawdę ta większość to koalicja PiSu z Kukizem, mówili Ryszard Petru i Kamila Gasiuk-Pichowicz. Lider Ludowców Władysław Kośniak-Kamysz przypomniał zaś, że w sprawie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i ustroju sądów jego ugrupowanie zbiera od soboty podpisy pod apelem do prezydenta. Pod petycją do prezydenta jest już kilkadziesiąt tysięcy podpisów. To była nasza inicjatywa, żeby wezwać pana prezydenta do zawetowania, zablokowania wprowadzenia w życie i podpisywania fatalnych dla polskiego wymiaru sprawiedliwości ust. Prezydent stanął ponad interesem partyjnym. To opinia Pawła Kukiza. To prawda, Kukiz 15 jest zwolennikiem wybierania sędziów KRS-u bezpośrednio przez obywateli, ale jeśli Sejm już potraktować, a taki już niestety jest imperatyw, jako pośrednika w tej kwestii, to z całą pewnością propozycja większości kwalifikowanej przy wyborze tych sędziów demokratyzuje państwo. Tak na marginesie chciałbym powiedzieć, że taką poprawkę Kukiz 15 złożył już podczas debatowania nad tą ustawą. Poprawka kwalifikowanej większości 3/5 została przez Prawo i Sprawiedliwość odrzucona. Łączymy się teraz z Karolem Tokarczykiem, który jest przed Pałacem Prezydenckim. Na 21 zapowiadany był protest, do którego zachęcali politycy opozycji. Co w tej chwili dzieje się na krakowskim przedmieściu? Ten teren między Pałacem Prezydenckim a Ministerstwem Kultury jest szczelnie wypełniony przez ludzi. Właśnie rozpoczynają się wystąpienia, a zgromadzeni protestują m.in. właśnie przeciwko reformie wymiaru sprawiedliwości. Grupa przeciwników obecnego rządu przeszła spod Sejmu, właśnie pod Pałac Prezydencki. Po drodze wnosili okrzyki, m.in. chodźcie z nami, to do tych, którzy byli tuż obok. Zebrani mają flagi Polski, ale także Unii Europejskiej. Są transparenty, na przykład tu są granice przyzwoitości. No i kolejna informacja, także wieczorem ma odbyć się spotkanie prezydenta z marszałkiem Sejmu i Senatu. Nieoficjalne informacje mówią, że ono także powinno rozpocząć się o godzinie 21:00. Ma ono dotyczyć reformy wymiaru sprawiedliwości, szczególnie sejmowych prac nad projektem ustawy o Sądzie Najwyższym. Relacjonował Karol Tokarczyk, a w Sejmie jest Marcin Chmielnicki. Co w tej chwili dzieje się na Wiejskiej? W
Sejmie od samego rana jest bardzo dynamicznie. Głosowania, które miały się rozpocząć o 12 w południe, rozpoczęły się dopiero o 19.30 po przerwie, w której zebrał się Konwent Seniorów. Na początku posłowie przeszli do bloku głosowań wniosków dotyczących ustawy o Sądzie Najwyższym. W trakcie głosowań odrzucono wniosek, który zgłaszali posłowie opozycji, o całkowite usunięcie projektu ustawy o Sądzie Najwyższym. Sejm przegłosował wniosek, aby ustawę skierować niezwłocznie do drugiego czytania, które odbędzie się po zakończeniu pierwszego, czyli jak mówi marszałek Sejmu Marek Kuchciński jeszcze dziś. Chwilę temu z mównicy sejmowej zeszła premier Beata Szydło. Mówiła o zasadności ustaw zmieniających kształt sądownictwa. Zapewniała, że ustawy zmieniające struktury sądów w Polsce przywracają je obywatelom. Teraz trwa dyskusja i głosowania nad rządowym projektem prawa wodnego. Z kolei przed Sejmem już od rana zbierają się ci, którym nie podoba się proponowana ustawa. O 17.00 oficjalnie rozpoczął się protest organizowany przez obywateli RP i Komitet Obrony Demokracji. Sejm otoczono metalowymi barierkami, a bezpieczeństwa pilnuje kilkudziesięciu policjantów. Relacjonował reporter Polskiego Radia 24 Marcin Chmielnicki. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym trwało w Sejmie od rana. Poseł sprawozdawca Andrzej Matusiewicz mówił, że proponowane przez Prawo i Sprawiedliwość zmiany są niezbędne dla przeprowadzenia reformy wymiaru sprawiedliwości. Powiedział, że ważne zmiany dotyczą sądownictwa dyscyplinarnego dla sędziów. Projekt przewiduje m.in. utworzenie w Sądzie Najwyższym Izby Dyscyplinarnej. Wymiar sprawiedliwości w zakresie spraw dyscyplinarnych musi być wolny od nacisku ze strony przedstawicieli środowisk prawniczych i innych negatywnych przejawów korporacyjnej solidarności. Poseł mówił też, że przeniesienie sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku jest zgodne z konstytucją i potrzebne dla zapewnienia bezstronności orzekania w sprawach dyscyplinarnych. My nie zmieniamy ustroju państwa, zmieniamy ustrój sądu. A ten przepis konstytucyjny, o którym państwo zapominacie celowo, jest tym właściwym argumentem, bo on pozwala na przeniesienie służbowe sędziów i pozwala również na przeniesienie w stan spoczynku. Chodzi o zapewnienie w ten sposób maksymalnej bezstronności i skuteczności. Po zaprezentowaniu ustawy głos zabrała pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf. Jej zdaniem ustawa likwiduje Sąd Najwyższy. Ta likwidacja następuje po bezprecedensowym ataku na wymiar sprawiedliwości przez 1,5 do 2 lat. Ten atak jest na sędziów, którzy mają być leniwi, skorumpowani, nieetyczni, odwrotnie. Natomiast ostatnio pojawiły się ataki osobiste na mnie. Małgorzata Gersdorf uważa, że założenia ustawy oparte są na insynuacjach. Naród podobno nie ma zaufania do sędziów, a jednak do tego sądu kieruje swoje wnioski, pozwy i roszczenia. Naród ma minimalne zaufanie do parlamentu w porównaniu do tego, jakie zaufanie ma do sędziów. Także nie chciałabym, żeby państwo znaleźli się pod takim pręgierzem. W opinii przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa poselski projekt ustawy o Sądzie Najwyższym jest niezgodny z konstytucją oraz godzi w tradycję demokratycznego państwa prawnego. Dariusz Zawistowski powiedział, że w przypadku tego projektu nie ma wątpliwości co do niekonstytucyjności jego przepisów. Chodzi o 6-letnią kadencję pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Nie może budzić wątpliwości, że ustawą nie można skrócić tej kadencji. Druga kwestia to pozbawienie z urzędu na mocy ustawy funkcji wszystkich sędziów Sądu Najwyższego. Jest to ewidentnie niezgodne z konstytucją, bo konstytucja gwarantuje nieusuwalność z urzędu sędziego. Nie można ustawą usunąć sędziego z urzędu. Przewodniczący KRS mówił też, że zawarte w projekcie rozwiązania naruszają zasadę trójpodziału władzy, nadmiernie wzmacniając wpływ ministra sprawiedliwości na Sąd Najwyższy. To minister sprawiedliwości będzie decydował o tym, kto będzie sędzią Sądu Najwyższego. Będzie miał możliwość zgłaszania prezydentowi wniosków o wyznaczenie prezesów Sądu Najwyższego w tych izbach, które mają być tworzone. Czy może wyznaczyć osobę pełniącą funkcję pierwszego prezesa Sądu Najwyższego? Nie ma tutaj żadnych ograniczeń czasowych, jak długo ta funkcja miała być pełniona. To ewidentne naruszenie konstytucji i naruszenie uprawnień prezydenta.
Tymczasem minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zapowiedział zgłoszenie poprawki do projektu ustawy. Ta propozycja, która spotkała się z echem społecznym, z wątpliwościami, że minister sprawiedliwości w okresie przejściowym będzie decydował, który sędzia będzie pozostawał dalej sędzią, my się wycofujemy z tego propozycji. Tu nie chodzi o my się wycofujemy i chcemy, żeby decydowała o tym Krajowa Rada Sądownictwa. My nie chcemy, żeby było u nas tak jak w Niemczech. Choć moglibyśmy chcieć, bo wiem, że rządzący europejski dopuszczają, ale chcemy, żeby to KRS ostatecznie o tym decydował, tak jak będzie poprawka. Minister zarzucił obrońcom Sądu Najwyższego, że nie zauważają nieprawidłowości w funkcjonowaniu sądów. To nie posłowie kradli wiertarki, pendrive'y, kiełbasę, spodnie. To nie posłowie dopuszczali się tych rozmaitych niegodziwych zdarzeń, 50 zł w jednej ze stacji benzynowych. To przecież są wydarzenia opisywane przez prasę, przez media na przestrzeni ostatnich miesięcy. I co? Otóż to, że pani prezes niestety nie jest tam. Nie prowadzi wniosku, że jest problem, że jest kryzys. Zbigniew Ziobro mówił, że argumentem przemawiającym za zmianami w sądownictwie jest też reakcja środowiska na nieprawidłowości przy warszawskiej reprywatyzacji. Nie słyszałem też troski. I to jest smutne tu w Warszawie w sprawach sądów, które podejmowały decyzję o przydzielnie kuratorów mających po 120-140 więcej lat. I dzięki którym mogły być na próg wyrzucani na sobą mieszkańcy Warszawy. Proces wielkiej niesprawiedliwości, który dział się nie tylko pod okiem, ale z udziałem sądów. Gdzie był Sąd Najwyższy? Dalej twierdzicie, że Izba Dyscyplinarna nie jest potrzebna? Zdaniem posła Prawa i Sprawiedliwości Stanisława Piotrowicza zmian w sądownictwie domagają się obywatele. Piotrowicz zwrócił się do polityków opozycji. Wspieracie te sądy dlatego, żeby was uchroniły przed odpowiedzialnością, przed krzywdami, które wyrządziliście zwykłym obywatelom. Jaka przewrotność i hipokryzja. Zasłaniacie się demokracją i konstytucją. Zasłaniacie się prawami obywatelskimi, a przecież obywatele domagają się zmiany i reformy wymiaru sprawiedliwości. Poseł Borys Budka, występując w imieniu klubu KO, powiedział, że wprowadzając ustawy zmieniające polskie sądownictwo, PiS depcze nie tylko demokrację, ale i własne autorytety. Lech Kaczyński, świętej pamięci prezydent Rzeczpospolitej, dopóki żył, nie pozwoliłby na to, co robicie. Wtedy on stanowił to bezpieczeństwo, a teraz wy w tych ustawach depczecie nie tylko polską demokrację, depczecie nie tylko trójpodział władzy, nie tylko wypychacie Polskę z Unii Europejskiej, ale przede wszystkim depczecie własne autorytety. Platforma Obywatelska złożyła wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie, jak napisali wnioskodawcy, niezależności i niezawisłości sędziów i sądów od władzy wykonawczej i ustawodawczej. Szef klubu PO Sławomir Neumann przedstawił podczas briefingu prasowego projekt pytania referendalnego. Czy jesteś za niezależnością sądów, niezawisłością sędziów oraz za uniemożliwieniem wpływu członków i przedstawicieli Rady Ministrów, będących przedstawicielami władzy wykonawczej, jak również Sejmu i Senatu, na sędziów i prezesów sądów, a tym samym czy jesteś za ścisłym przestrzeganiem zasady podziału władz? To pytanie chcemy zadać Polakom. Wniosek o referendum skrytykowało Prawo i Sprawiedliwość. Poseł PiS, wiceminister obrony Bartosz Kownacki uważa, że referendum w tej sprawie nie ma sensu. My też jesteśmy za niezależnym sądownictwem, ale nie sądownictwem, które jest poza jakąkolwiek kontrolą. Platforma Europejska, która robi taki ruch tylko po to, żeby podzielić po raz kolejny Polaków, a nie zastanawia się nad tym, jak merytorycznie debatować, pokazuje, że nie ma żadnej alternatywnej merytorycznej propozycji. Takie referendum odbyło się 2 lata temu, kiedy szliśmy z kasą między innymi reformę wymiaru sprawiedliwości. I to referendum wygraliśmy. Jestem po prostu zrealizować to, co wtedy obiecaliśmy wyborcom. Barbara Dolniak z Nowoczesnej przekonywała, że sprawa zmian dotyczących Sądu Najwyższego nie jest merytoryczna, bo posłowie Prawa i Sprawiedliwości nie zgłaszali wcześniej uwag do działania tego organu. Posłanka przypomniała, że dziś posłowie PiS mówią w Sejmie coś innego niż podczas posiedzenia Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka 5 lipca, kiedy przyjmowano sprawozdanie z działalności Sądu Najwyższego. Jak to jest więc możliwe, że wszyscy posłowie, którzy podpisali listę obecności na tej komisji, nie zgłaszali w trakcie komisji żadnych zastrzeżeń, żadnych uwag do sprawozdania? Jak to jest możliwe? Wynika więc z tego, że nie chodzi o kwestie merytoryczne, bo inaczej zgłosilibyście państwo już wówczas uwagi na komisji. Przecież listę podpisało 16 posłów, waszych posłów. Projekt zmian w Sądzie Najwyższym skrytykowało ugrupowanie Kukiz15. Poseł Jerzy Jachnik zarzucał zarówno Platformie Obywatelskiej, jak i PiS, że ich spór sprowadza się tylko do tego, kto powinien przejąć sądownictwo. To ma być reforma. My chcemy wymiar sprawiedliwości oddać pod kontrolę obywateli. Wy byliście zdeprawowani,
Dlatego, że wymiar sprawiedliwości nie był pod kontrolą obywateli. I wy dokładnie robicie to samo, bo też chcecie zagadnąć ten wymiar sprawiedliwości i wiecie go pod kontrolą. I dlatego nie będziemy się ani z wami identyfikować. Zdaniem prezesa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza zmiany w sądownictwie są potrzebne, ale te proponowane przez Prawo i Sprawiedliwość nie są zmianami dla Polaków. Szef Ludowców złożył wniosek o odrzucenie ustawy w pierwszym czytaniu i apelował do prezydenta o niepodpisywanie ustaw dotyczących sądownictwa. Zwracam się o zawetowanie ustaw zmieniających KRS i ustrój sądu powszechnego. To jest dzisiaj jedyna osoba. Ja wiem, że wielu jest rozczarowanych postępowaniem pana prezydenta, ale dzisiaj to jest jedyna osoba, która w skuteczny sposób może zatrzymać tą terapię, śmiertelną terapię dla Polski. Kosiniak-Kamysz przyznał jednocześnie, że w wymiarze sprawiedliwości są patologie. Nie chcemy bronić sędziów. Nie chcemy bronić sądu. Patologie trzeba napiętnować. Czarne owce trzeba wyeliminować. Ale nie wolno przez pryzmat czarnej owce oceniać całego stanu. To jest niedopuszczalne i nigdy nie będziemy bronić ani sądów, ani sędziów. Ale będziemy bronić prawa narodu polskiego. Będziemy bronić prawa Polaków do dochodzenia do sprawiedliwości. Będziemy bronić prawa Polaków do sprawiedliwych wyroków. Szef Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani zwrócił się listownie do prezydenta Andrzeja Dudy, by jako gwarant konstytucji rozważył kwestię ustaw o KRS i sądach powszechnych, biorąc pod uwagę zaniepokojenie Parlamentu Europejskiego dotyczące m.in. niezależności polskiego sądownictwa. To prawodawstwo spowodowało wielkie zaniepokojenie w Parlamencie Europejskim, ponieważ może być wbrew fundamentalnym zasadom traktatów europejskich, może osłabiać niezależność i bezstronność polskiego sądownictwa i podważać rozdział władzy w Polsce, napisał Tajani. Jutro na temat sytuacji w Polsce odbędzie się dyskusja w Komisji Europejskiej. Nie zakończy się żadnymi konkretnymi decyzjami, poinformował o tym rzecznik Komisji Margaritis Skinas. Rzecznik Komisji poinformował, że to będzie pierwsza okazja dla komisarzy, by omówić ostatnie wydarzenia w Polsce i przeprowadzoną reformę sądownictwa. To nie będzie moment na decyzję, bo sytuacja w Polsce jest rozwojowa, ale już powiedzieliśmy w ubiegłym tygodniu, że śledzimy te wydarzenia z dużym zaniepokojeniem. Na pytanie, czy zmiany w sądownictwie mogą być zakwalifikowane do postępowania o naruszenie unijnego prawa, Margaritis Skinas odpowiedział, że komisja ma różne narzędzia, by zająć się sytuacją w Polsce, ale też zastrzegł. To jeszcze nie jest obowiązujące prawo, trwa proces legislacyjny. Dodał, że kiedy ten proces się zakończy, komisja oceni przyjęte ustawy pod kątem zgodności z unijnym prawem. Małgorzata Kołacka, Polskie Radio, Bruksela. Dzisiejsze i jutrzejsze posiedzenie Sejmowej Komisji Śledczej do sprawy Amber Gold zostało odwołane. Jej przewodnicząca Małgorzata Wasserman z PiS zaproponowała przesłuchanie świadków w innym terminie z powodu prac w sali plenarnej związanych z ustawą o Sądzie Najwyższym. Następne przesłuchania przewidziane są we wrześniu. Dzisiejsze i jutrzejsze jest odwołane na prośbę posłów, bowiem chcą uczestniczyć w pracach na sali plenarnej. Kolejne posiedzenie komisji zaplanowano na 12. Podsumowanie dnia. W podsumowaniu dnia kolejne wiadomości. Drugi dzień wizyty w Polsce brytyjska para królewska książęca spędziła na Pomorzu. Książę William i księżna Kate zwiedzili były niemiecki obóz koncentracyjny Stutthof. Potem udali się do Gdańska. Prezydent miasta Paweł Adamowicz oprowadził gości po dworze Artusa i wręczył prezenty. Kate otrzymała bursztynową kolię, a William spinki do mankietów. W czasie spaceru na Długim Targu para książęca oglądała, jak tradycyjną metodą obrabia się bursztyn. Goście zostali również poczęstowani gdańskim likierem Goldwasser, który jest tam produkowany od XVI wieku. Pod fontanną Neptuna książę William i księżna Kate rozmawiali z mieszkańcami Gdańska. Chcieliśmy wziąć udział w tym historycznym momencie. Także no, chociaż uczestnictwo też jest, też nas bardzo cieszy. To taka ciekawostka, prawda? Tak. No i zaszczyt wielki dla nas. Może raz w życiu tylko taka możliwość, żeby zobaczyć nawet z daleka. No urzekło mnie w nich to, że oni są normalni, że nie są tacy oschli, tacy, że no nie będą chcieli na przykład, nie wiem, podać komuś ręki, tylko zawsze są tacy otwarci dla ludzi. Wizytę pary książęcej zakończyło zwiedzanie Europejskiego Centrum Solidarności. W trakcie zwiedzania do księcia i księżnej dołączył Lech Wałęsa. Razem obejrzeli część ekspozycji, a następnie przeszli przez historyczną bramę stoczni. Książę i księżna złożyli biało-czerwone róże pod pomnikiem poległych stoczniowców. Zmieniamy temat. Główny Urząd Statystyczny poinformował o poziomie zatrudnienia i wynagrodzeń w czerwcu. Przeciętne zatrudnienie było w ubiegłym miesiącu wyższe o 4,3%.
rok do roku. Natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w czerwcu 4508,08 zł. Oznacza to wzrost o 6% licząc rok do roku. Główny ekonomista banku Société Générale Jarosław Janecki wskazuje, że dane o poziomie zatrudnienia potwierdzają dobrą sytuację pracowników na rynku pracy. Utrzymuje się stosunkowo wysoki wzrost zatrudnienia. Co więcej, przedsiębiorstwa wskazują na to, że ten trend będzie jeszcze kontynuowany w kolejnych miesiącach. To, co może zmienić tę sytuację, to sprawa chętnych poszukujących pracy. Tych osób jest coraz mniej. W tej sytuacji dynamika zatrudnienia może w kolejnych miesiącach powoli zaczynać się obniżać. Ekspert dodaje, że sytuacja na rynku pracy wskazuje na to, że wynagrodzenia będą coraz wyższe. Dynamice płac sprzyjają trzy elementy. Spadek stopy bezrobocia, duża liczba ofert pracy oraz malejące prawdopodobieństwo utraty pracy. Te trzy elementy powodują, że dynamika płac prawdopodobnie w kolejnych miesiącach będzie utrzymywała się w dalszym ciągu na stosunkowo wysokim poziomie i będzie to oczywiście sprzyjało konsumpcji. Sądzę, że ta sytuacja będzie utrzymywała się co najmniej przez jeszcze kilka miesięcy. Opublikowane informacje dotyczą przedsiębiorstw, w których pracuje 10 lub więcej osób. Złoty zyskuje na wartości, a kursy dolara i franka szwajcarskiego spadły do dawno nieobserwowanych poziomów. Amerykańska waluta kosztuje na rynku międzybankowym 3 zł i 64 grosze i jest tańsza od pierwszej połowy 2015 roku. Kurs franka spadł do 3 zł i 79 groszy, czyli do poziomu ze stycznia 2015 roku. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek wyjaśnia, że polskiej walucie sprzyjają między innymi spodziewane decyzje Europejskiego Banku Centralnego. Oczekiwania rynków finansowych są takie, że Europejski Bank Centralny będzie zacieśniał politykę monetarną i to jest wiadomość niekorzystna dla złotego. Ale przez to, że inflacja w strefie euro zaczęła hamować, te oczekiwania też nieco się zmniejszyły i nastąpił pewien odwrót w kierunku walut bardziej ryzykownych i złoty w tym koszyku również się